Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od jakiej porze nas oglądacie. Bardzo się cieszę z moich dzisiejszych gościń, bo to się tak teraz chyba mówi. Agata Kondzińska oraz Iwona Szpala, dziennikarki Gazety Wyborczej, popełniły taką oto książkę, prezes i jego spółki, Imperium Jarosława Kaczyńskiego. Słowo imperium i Jarosław Kaczyński jakoś się tak gryzie, no bo jego kariera polityczna została zbudowana na takim micie państwowca, człowieka, no, który, powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakiś wyzywający, dość kiepsko się ubiera, nie jeździ jakimiś Mercedesami. A z drugiej strony to, co zbieracie w tym materiale, no to jest biografia, zarazem podręcznik, jak zrobić biznes. Mam takie pytanie od razu, czy trudno było dotrzeć do tych wszystkich materiałów, czy to był tylko prosty jakiś biały wywiad? O, ciężko było, bardzo było trudno. To były tygodnie w zakurzonej bibliotece, przeglądania starych roczników, gazet, wertowania tego wszystkiego. To były sprawy sądowe, akta, prośby o dostęp do tych akt. Do niektórych nie udało nam się dotrzeć, inne znajdowałyśmy gdzieś na wycieraczce. Przez przypadek ktoś nam podrzucał, kiedy rozeszła się wieść, że piszemy tę książkę. Jest to bardzo hermetyczne środowisko, to środowisko Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze tych jego ludzi z pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, czyli z Porozumienia Centrum. Oni, mimo że już nie wszyscy razem dzisiaj tworzą jedną grupę, tak, ale nadal są bardzo wobec siebie lojalni. Oni są wierni, oni są hermetyczni. Bardzo trudno jest tam dotrzeć. Nasze próby kontaktu z tymi osobami no raczej kończyły się fiaskiem. Tak? No, już były rzucane słuchawki. Rzeczywiście. Gazeta Wyborcza i Prawo i Sprawiedliwość to tak raczej na dwóch różnych biegunach. Nie, bo zauważyłem, i to jest chyba charakterystyczne, że to otoczenie, jeśli chodzi o pewien typ ludzi, tak, ale też o pewną lojalność Jarosława Kaczyńskiego wobec tych osób jest taka dość wymowna, bo łączą ich okazuje się jakieś takie no, tajemnice. No, można tu oczywiście tą książkę sobie omawiać i przyglądać się tej postaci w najrozmaitszy sposób, ale no, taki Adam Glapiński, nie każdy o tym wie, no, to jest człowiek, który w biografii Jarosława Kaczyńskiego w wolnej Polsce pojawia się bardzo szybko i jest osobą rzeczywiście taką bardzo obrotową. No tak, u nich to było takie falowanie. Generalnie na początku lat 90. razem, a potem rozejście się, ale chyba takie dość pozorne, bo gdzieś tam na horyzoncie Jarosława Kaczyńskiego zawsze Glapiński był. No to po prostu, to był w Porozumieniu Centrum człowiek, który odpowiadał za pieniądze. Znaczy, nic z tym złego, tak? Bo każda partia musi mieć ludzi od myśli i od pieniędzy. I generalnie Glapiński tym się zajmował, tak? No i tutaj nagle wypłynął jednak, jak się okazuje, mimo wielu lat przerwy, wypłynął nagle jako prezes NBP-u, no, z czego wnioskujemy, że winy, jeżeli takowe były, zostały zapomniane, nagroda została przyznana. No i się odwdzięcza, bo gotówki pomimo kryzysu na rynku nie brakuje i coraz więcej nowych pieniędzy. Prawda? Możemy... No tak, i coraz bardziej pojemny staje się Narodowy Bank Polski. Przecież trafił tam niedawno Adam Lipiński, też zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, też opisany, dokładnie, zakonnik Porozumienia Centrum, też opisany przez nas w książce i jeden z naprawdę z najwierniejszych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, taki, który kiedy odszedł z PiSu, to słyszałam, jak politycy mówili, że już nie ma ludzi, którzy potrafiliby dziś powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu: mylisz się, idziesz złą drogą. On to potrafił robić, on wstawał na komitetach politycznych, kiedy jeszcze komitety polityczne w partii były takim ciałem bardzo ważnym i bardzo wąskim, były elitarnym ciałem. Tam należeli najbliżsi i Adam Lipiński był wśród tych, więc to jest tak, że nawet jeśli
wypadasz na chwilę, nadal jesteś w orbicie i gdzieś tam krążysz, krążysz i znajdziesz swoje miejsce. No chyba, że zrobisz coś takiego jak Zaleski, kiedy już się okazuje, że no, masz zarzuty i prawdopodobnie już się nie da w żaden sposób tego wytłumaczyć, ani prześladowaniami partii, która chce generalnie dla Polski jak najlepiej i przeciw niej jest układ, no to wtedy się zrzuca takiego kogoś. Mówimy o sprawie Fundacji Solidarności. Mówimy o Macieju Zaleskim, który na początku lat 90. No, był jednym z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego. Zresztą on trafił razem z braćmi Kaczyńskimi do pałacu, czyli do BBN-u dzisiejszego. No, razem robili politykę. Na premię sobie nie żałowali. Nie. Wynika z waszych ustaleń, bo bracia to jedna z największych chyba tych premii tam. W kancelarii, no, prezydenta, tak, Lecha Wałęsa. No jednak najciężej pracowali, prawda? Ale chciałem się spytać, jaki jest do tego klucz, no bo widzimy z jednej strony wielkie pieniądze, a z drugiej strony, no po Jarosławie Kaczyńskim nie widać tych pieniędzy. To raczej chyba nie jest taki typ, że przychodzi do domu, zamyka się, nie wiem, i robi sobie kąpiel z szampana i nie wiem, peeling z kawioru, tylko raczej jest takim człowiekiem, wydaje się. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. No ale znaczy, no bliżej mi się to po prostu. Posłuchaj, ale nie, bo generalnie strasznie prosto patrzymy. Pieniądze, w związku z tym za te pieniądze kupujemy sobie dobra i tak dalej, ale są też pieniądze, które służą do tego, żeby do wyższych celów, tylko do tego, żeby budować potęgę, nie wiem, partii, jak tutaj, środowiska, potęgę polityczną. No, to są ambicje Jarosława Kaczyńskiego. To on są już po prostu ambicje. Zdaje się 9 lat, co mnie tak uderzyło. Prawda? Mnie też. Wyznaczył sobie pewien program polityczny przy okazji przekazywania władzy. No właśnie de Gaulle'a, wielkiego przełomu we Francji w wieku 9 lat. Nie tak, wiem, co wy robiłyście w wieku 9 lat, ale ja wiem. Ja to chyba. Ja nie będę wspominać, nie lat, to chyba. Ja prawdopodobnie łapałam kijanki. Tak, bo przynosiłam do domu. Tak. Mogłam wisieć na trzepaku. Też i na podwórku. I na czereśniach też. Po czereśniach chodziłam też. No ale to jestem ja. No. Ale pojawia się też taki zarzut, który jest często zgłośliwie zgłaszany wobec Jarosława Kaczyńskiego, że. No czasy opozycji, bo to był taki czas, kiedy nie chciał się angażować w KOR, bo uznał, że chce obronić doktorat, a to by mogło mu przekonać. I tak naprawdę on się pojawia nam dopiero w wolnej Polsce i to zupełnie przypadkowo za sprawą właśnie tego wkręcenia się w to środowisko Okrągłego Stołu i przejęcia tygodnika Solidarności. Co się z tym tygodnikiem stało? Może kilka słów, bo to był ważny tytuł. Może nie przypadkowo, to znaczy tutaj, jeżeli pozwolił, to nie był żaden przypadek, prawda? To powiedz. No. Bo to był generalnie, to była droga szlakiem brata. Bo brat był znaczącą postacią w Solidarności. Był zastępcą i on mu jakby uformował tą ścieżkę. Jeżeli chodzi o tygodnik Solidarność, to powiedz. Ale też, tak, chciałam tylko powiedzieć, że został naczelny, prawda? Myślę, że gdzieś tam, nie wiem, nie chcę psychologizować ani tutaj zgadywać, co Jarosław Kaczyński myślał, bo tego nie wiemy, bo on też w tych swoich książkach, które wydał do tej pory, w wywiadach, których udzielał, które przeczytałyśmy przecież wszystkie do tej książki się przygotowując. Wersji jest kilka, tak? Chociażby o różnych historiach, które on opowiada, to też... Różnie opowiada. Różnie o nich opowiada z perspektywy lat. Jeszcze bardziej to się różnią te wersje. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś może, jak już była wolna Polska, były lata 90., nastąpił przełom, Jarosław Kaczyński zobaczył, że jest miejsce dla niego, tak? On chciał robić politykę i ja nie wątpię w to, że on miał taki cel. Stać się ważnym politykiem razem z bratem i po prostu pójść po najwyższe zaszczyty i urzędy w państwie. I mu się to udało i on to zrealizował. Ale żeby to robić, obrał sobie pewien plan, tak? I ten plan polegał na tym, że, tak jak powiedziała Iwona, zbudował to zaplecze polityczne, takie finansowe i ono pozwoliło im w latach chudych, wiedział, że raz na wozie, raz pod wozem. I oni w latach chudych dzięki temu zapleczu, dzięki sieci spółek, które mieli, dzięki posadom, no nie najlepszym, raz lepszym, raz gorszym, ale jednak przetrwali te lata chude w opozycji. W momencie, kiedy wypadli całkowicie na margines polityczny i Porozumienie Centrum nie weszło do Sejmu, oni wszyscy po ten prostu... Ten trzon nadal spotykali się w podziemiach kościoła, knuli te wizje dla Polski, snuli, dziś mamy te wizje w realizacji. Ale wtedy to się wykuwało i dzięki tym pieniądzom to się udało. Gazeta była potrzebna. Jarosław Kaczyński dzisiaj powiela ten schemat. Tygodnik Solidarność był mu potrzebny do tego, żeby mieć swój organ prasowy.
Ponieważ to na co najbardziej cierpi Jarosław Kaczyński i chyba co się nie zmienia od lat 90. w jego wywiadach i wypowiedziach, to jest to, że prasa go nie szanuje i nie rozumie. On znaczy, zawsze jest nie szanuje, niezrozumiały. Agata, umówmy się, no, ale proszę cię. Go nie szanuje. No kto go szanuje? W ogóle? W ogóle. Tylko mam takie wrażenie, że te przedsięwzięcia Jarosława Kaczyńskiego związane właśnie z tym kapitałem medialnym, który oczywiście jest ważny w warunkach politycznych, kompletnie biznesowo nie wypaliły, no bo Solidarność, Tygodnik, no poleciał na łeb na szyję. Ale no, Ekspres Wieczorny, no to jest już historia też. No ale to tak się kończy, kiedy gazetę robią politycy bez zdolności do robienia gazety, no, i robienia mediów. Ale to przeczy chyba tej tezie, że właśnie on jest takim sprawnym menadżerem, bo no, gdzie się nie dotknął, no to była jedna wielka wtopa. Ale pieniądze z tego były, tak jak środowisko Porozumienia Centrum, czyli Fundacja Prasowa Solidarności, której był Jarosław Kaczyński, jego najbliżsi ludzie z partii, czyli te dwa twory się przenikały. Partia przenikała się z fundacją. Na przetargu kupiła Ekspres Wieczorny. No, powiedzmy sobie jeszcze bardzo takich ciekawych okolicznościach. Oczywiście, ten przetarg jest opisany w książce, polecamy czytelnikom, żeby zobaczyli, jakie były warunki. Bardzo bulwersująca to jest historia, nie uprzedzajmy tutaj faktów. Tak, z poparciem Lecha Wałęsy, z poparciem Kościoła przecież i tak dalej, i tak dalej. Aleksandra Hala też. Tak, ale co zrobił Jarosław Kaczyński? No i to jego ekipa, oni położyli Ekspres Wieczorny, tak? Zrobili z tej gazety propagandówkę. Być może nauczyło to ich i być może teraz, po latach, będą to robili lepiej. Ja nie wiem, nie sądzę. Mam takie przekonanie, że jednak nie. Ale położyli Ekspres Wieczorny, ale zarobili na nim. Sprzedali go Szwajcarom, mimo że dziś głoszą hasła o repolonizacji mediów. Właśnie. Wytykają każdemu kapitał, a dziennikarzy obsobaczają i nazywają niemieckimi sługami nie na przykład. Zarobili, ale generalnie uniknęli odpowiedzialności karnej. Dokładnie, bo wtedy dzięki temu, tak. Tak, tak. Znaczy w ogóle historia procesów, które był uwikłany Jarosław Kaczyński, no też karnych, też takich, których został oskarżony, to jest temat na w ogóle osobną jakąś taką historię, ale takie proste pytanie, co z tymi pieniędzmi się dzieje, bo mamy do czynienia z pewnym olbrzymim strumieniem jednak pieniędzy i to jest takie naturalne pytanie, z którym ja zostałem po lekturze waszej książki. Co z tą kasą się dzieje? Gdzie ona po prostu Z wynajmu na przykład z wynajmu nieruchomości, bardzo sprytny, diabelski plan, przypomnijmy sobie, sprzedał bank. Opowiedz może o tym. Chodzi mi o wynajem nieruchomości BPH w Warszawie tutaj. Chodzi o Quanta, tak. No to jest majstersztyk biznesowy, chociaż dość prosty, tak? No właśnie w wykonaniu. Generalnie potrzebowali pieniążków na to, żeby zapłacić za tytuł, który wygrali w przetargu. Zresztą Jarosław Kaczyński był bardzo zaskoczony, że musi zapłacić, no ale okazuje się, że jednak trzeba płacić. W związku z tym... A chłopaki nie płacą, no ale jak sam powiedział któryś chyba z książek, no to jego koledzy po prostu stanęli na wysokości zadania i wymyślili to, że związali się umową jako Fundacja Prasowa Solidarności z Bankiem Przemysłowo-Handlowym. Ta umowa była bodajże na 13 lat. Został czynsz zapłacony z góry. Bank wynajął dół biurowca w Alejach Jerozolimskich, który do dzisiaj należy do spółki Srebrna. Dzięki temu były pieniążki na zakup Ekspresu Wieczornego. Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Stało do przetargu bez pieniędzy i nagle te pieniądze się znalazły. Tak, ale dodajmy jeszcze jedną rzecz, że w tamtym czasie Jarosław Kaczyński równie silnie jak teraz sędziów, nasz wolnych sądów, nienawidził nomenklatury. To no, wtedy było jego główne wtedy nomenklatura, to on uwielbiał to słowo nomenklatura i chciał ją gonić, a akurat szefem banku był Janusz Kłant, no po prostu klasyczny bardzo aparatczyk, sprawny, nomenklaturowiec. Oczywiście wykształcony, udało się z nim porozmawiać, wykształcony. No tym niemniej sam pień tego, czego nienawidził. No tutaj akurat nie przeszkadzało związać się biznesami z Quantem, nie przeszkadzało wynająć, nie przeszkadzało jeszcze parę lat wspólnie podziałać. Ta przyjaźń, ta biznesowa skończyła się wtedy, kiedy Kaczyńscy stracili wpływy w Pałacu Prezydenckim, czyli wtedy, kiedy przestali być u boku Lecha Wałęsy. Wtedy Quant stwierdził, że już nie ma sensu.
Chyba zdaje się, że przez to ten sprawny prezes stracił w ogóle posadę w tym BPK chyba. Różne tam były. Tam były różne. Tam już weszły kontrole. To były lata. Tak. Ale kolejną taką niekonsekwencją, którą da się słyszeć i widzieć, jak się przeanalizuje pewne fakty po prostu, no to jest właśnie też inny ten bazyliszek, którego on sobie wymyślił, bo w tej nomenklaturze no to są też komuniści i postkomuniści. Mhm. Jak się przyjrzymy temu najbliższemu otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, to okazuje się, że no nie miał specjalnie dla nich jakiejś alergii. Tutaj możemy wymienić wiele przykładów bardzo wiernych przyjaźni i takiej wręcz jak gdyby niepojętej lojalności. No bo podajcie może przykłady. No mamy już teraz na emeryturze panią Barbarę Skrzypek, sekretarkę, tak, która myślę, że sekretarka to generał. Była pani dyrektor biura organizacyjnego. To jest osoba, przez którą można umówić się do Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli Jarosław Kaczyński nie będzie chciał, żeby ktoś się z nim spotkał, ona to zablokuje skutecznie. To jest po prostu jego falochron i taki bufor przed całą partią. Zaufana. Ta kobieta jest jego przez lata była, chociaż przecież zastał ją w kancelarii po generale Janiszewskim. Więc tam... Mamy przykłady współczesne, mamy Piotrowicza, który dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym, przecież też ma przeszłość z poprzedniego ustroju i mamy przecież Wojciecha Jasińskiego, bliskiego współpracownika, który był prezesem Orlenu, Czabański. A również miał. Mamy Jacka Czabańskiego, który przecież robił karierę w Radiu Polskim już w latach 90. i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tylko jeszcze jedno chciałam powiedzieć a propos tych pieniędzy, skoro ty miałeś taki niedosyt, że zostawiłyśmy cię z tym. Gdzie te pieniądze są? To jest trochę taki też niedosyt. Bo przerobił miliardy chyba, tak, można ale powiedzieć. To jest trochę taki też niedosyt, wydaje mi się, autorów, którzy biorą się za pisanie takich książek. To jest tak, że nagle stykasz się, chcesz, naprawdę, my nie siadałyśmy do pisania tej książki z jakimkolwiek założeniem. Byłyśmy po prostu ciekawe tego środowiska, tej historii i szukałyśmy wszędzie, gdzie tylko się dało. Ale to, co w Polsce jest trudne, to jest ten brak transparentności. Spółki, które są, dlaczego nie ma fundacji? Co zrobił Jarosław Kaczyński? Założył fundację, a z fundacji, do fundacji wprowadził majątek, a potem ten majątek wyszedł do spółek. No to jeszcze czasy Hermalińskiego były. Oczywiście tak, ale fundację łatwiej byłoby nam dzisiaj skontrolować pewnie, jako dziennikarzom, niż spółkę prawa handlowego. Spółki prawa handlowego nie muszą nam nic pokazywać. One oczywiście mają obowiązek składać sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. I my w Krajowym Rejestrze spędziłyśmy miesiące. Pozdrawiam przy okazji panie stamtąd. Tak, przeurocze. Pomogły nam, widok tak targały te wózki z aktami. To są... No nie wiem, czy to nie jest pocałunek śmierci, to pozdrowienie. Absolutnie nie. Nie. Natomiast, wspaniale wykonywały swoją pracę. Natomiast spółki nie raportują. Nie raportują, albo piszą te raporty tak, żeby nie można było z nich zbyt wiele wyczytać. Więc te pieniądze są tak gdzieś w jednej spółce, w drugiej spółce. Dowiedz się. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości. Spółka Srebrna, która jest tą czołową na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości, ma tylko taką formatkę, więc sobie wklepujesz tam w internecie. Dzień dobry, nazywamy się tak i tak, chciałybyśmy się skontaktować. Aha, no to nara. I to jest wszystko. Nie, zero kontaktu. Znaczy, może raz mi odpisali, raz w życiu. Może odpiszą, ale to tylko dlatego, żeby powiedzieć, Ale generalnie na pytanie, co z tymi pieniędzmi, to możemy sobie odpowiedzieć tylko z częścią pieniędzy, tak? Tak. No, na przykład to, że mają postawić dwie wieże, tak? No więc rozumiem, że gdzieś tam część tych pieniędzy srebrnej byłaby tam wpompowana. No gdzie te pieniądze? No właśnie, ale też jakimś takim kluczem do sukcesu Jarosława Kaczyńskiego to jednak mimo wszystko jest sprawny dobór ludzi. Bo to jest pewien jakiś typ, bo my znamy tylko tak z mediów tych jego przybocznych, ślepo uwielbiających go, nie wiem, Sasina, Błaszczaka i tak dalej, ale są sprawni, bardzo biznesowo obok niego ludzie, którzy łączą w sobie z jednej strony pewną przeszłość PRL-owską i pewne już doświadczenia, a z drugiej strony czasy współczesne. No właśnie skąd on ich bierze generalnie? To jest kwestia przypadku, czy to jest dobór? Analizowałyście to? Bo to by było ciekawe, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie. Ja nie wiem, czy to jest tak, że on ich dobiera, czy oni wybierają jego. Bo myślę, że może być...
Wszyscy, z którymi, których znamy, polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak. Będziemy tutaj wymieniać nazwisk, bo to dopiero byłby pocałunek śmierci, którzy z nami otwarcie, uczciwie rozmawiają, opowiadając no o właśnie. Nim. No właśnie, powiedzmy trochę o tej kuchni. Tak, to, co oni mówią? Oni widzą w nim wizjonera. Widzą w Kaczyńskim wizjonera, człowieka, który ma jakąś wizję, zgadzają się z nią raz tak, raz nie, ale jednak ufają, przynajmniej do niedawna tak było. Myślę, że teraz troszeczkę to się załamało tąpnęło, przy tak. ostatnich kryzysach w kraju, ale uważają, że jeśli on coś robi, to nawet jeśli się myli, to i tak wyprowadzi. Tak? Statek na spokojne wody i będą sobie dalej płynąć, nie będzie tam żadnej zawieruchy. Więc po drugie, gdybyśmy patrzyli na czasy współczesne, to wydaje mi się, że ważne jest to, że Jarosław Kaczyński jednak dobiera ludzi, jeśli już mówić, że on dobiera, to tak, że oni mu coś zawdzięczają, tak? Że to są nagle kariery, bo mamy na przykład panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. Z Poznania, pamiętam ją z apelacji z Sądu Okręgowego. Tak? No właśnie, pani z Poznania, gdzie tam to środowisko sędziowskie niekoniecznie ją widziało wśród, w swoim gronie, tak? Ona, no, nie, była ona nie była prawnikiem wybitnym, Ona nie była wybitna, tam wszyscy czytaliśmy te opisy i tak dalej. I oto ona nagle zostaje prezeską najważniejszego sądu w Polsce. To dzięki komu ona tym zostaje? Czyli masz na myśli taki tak, mechanizm, myślę, że on po prostu buduje sobie taką zależność przez windowanie po prostu tych ludzi. Następny, Daniel Obajtek. Czy Daniel Obajtek byłby prezesem Orlenu? Hmm? Czy nadal byłby wójtem Pcimia Dolnego? To jest kwestia Piotrowicza, to myślę, że to jest w ogóle najbardziej taki. No ale to właśnie, to są te potężne awanse, gdzie wskakujesz z bycia gdzieś tam, czy jakimś średniakiem, czy generalnie, no nagle na najwyższy ten. I jak wiesz, już tam wskoczysz, no to musisz się starać, bo możesz również szybko spaść. A wytłumaczcie mi pewien paradoks, bo z jednej strony ta narracja Kaczyńskiego jest zbudowana w ten sposób, że jest grupa cwaniaków z banków, z nomenklatury, nie wiem, ludzi młodych, którzy nie rozumieją historii tej tożsamości i oni są takimi cwaniakami, którzy latynizują tą Polskę i przyjmują cały kapitał. No ale wypisz, wymaluj, my mamy do czynienia z tym całym, z takim samym procederem. Oczywiście nie w skali jakiejś globalnej, ale w skali makro, po prostu przyjmowaniem spółek i tak dalej, i tak dalej. Jest pytanie, jak to jest, że ten sam elektorat, który się daje na to nabrać po prostu i daje mu bardzo silne mandaty wyborcze, tak dotychczas było, no nie potrafi tego zobaczyć. Gazeta Wyborcza opisała, wy też tutaj bardzo detalicznie to opisujecie, sprawę tych dwóch wież. Sprawa niezwykle bulwersująca. Uważam, że jedna z największych afer. Dlaczego to tak przyszło bez echa? Oczywiście o tym się mówiło, były jakieś reportaże, ale chyba efekt i żniwo tego to jest dość małe. No ale generalnie to sam na początku rozmowy mówię, że on taki jest, taki właśnie nieubrany, taki tego, no, taki trochę ciapa. A co, ludzie nie wierzą? Nie wiem. No taki mają obraz ludzie Jarosława Kaczyńskiego. No to wszystko, co się dzieje na zapleczu, to jest trudne, to jest momentami nudne. I generalnie dwie wieże są skomplikowane. Dwie wieże są tak naprawdę skomplikowane. Tle, tak, nie wiadomo co, jak. A może wytłumaczmy to, bo podejrzewam, że ogląda nas wiele osób i słyszałam tutaj dwie wieże, Glapiński i tak dalej. O co w tych dwóch wieżach tak naprawdę chodzi? Tak prosto po prostu byśmy Szpala, mogli powiedzieć. To jest jej temat, więc zapraszamy do reklamy. Ale no, generalnie o co chodzi? Chodziło o to, żeby zbudować jedne z najwyższych wieżowców w Warszawie i na nim zarabiać. No na tym o to chodziło po prostu. No i zostało to prawie że zrealizowane. Jarosław Kaczyński, znaczy generalnie środowisko Porozumienia i Srebrna, Spółka srebrna, tak, spółka srebrna od lat miała plany wobec działki, która jest w ścisłym centrum, właśnie można teraz powiedzieć, tak? Biznesowe centrum stolicy Wola. I robili liczne podchody, żeby coś tam postawić. No i w końcu zdecydowano, Jarosław Kaczyński właściwie zdecydował, że powierzy przygotowanie tej wielkiej inwestycji swojemu krewnemu. No, rozumiem, że to było jakoś tam bardziej bezpieczne, mogli sobie bardziej ufać. No już jak przygotowali to w swoich głowach, no to zaczęło się działanie. Dużo wpompował już pieniędzy tamten Austriak. No Austriak to... wpompował tam trochę pieniędzy, czy generalnie on, przygotowania, tak? No generalnie, bo
To jest kwestią sporną, to będzie rozstrzygał sąd, no ale no generalnie pewnego dnia po wielu miesiącach pracy usłyszał, że nie dostanie grosza i właściwie to tych wież to nie będzie, na razie są odłożone, bo jednak ktoś to może, bo ktoś to może jednak zauważyć. Janek Śpiewak już zaczął coś. Nie, Jan Śpiewak, to były takie tłumaczenia, że Jan Śpiewak, no ale generalnie po prostu Kaczyńskiemu. Ale właśnie ten wizerunek Jarosława Biorunu, właśnie tego widoka. On to mówił, temu Austriakowi, że i nie zbudował tego. No tam jeszcze były problemy takie, że Warszawa, jak wiadomo, jest rządzona przez Platformę Obywatelską i akurat w tym miejscu, gdzie te dwie wieże miały stanąć, to akurat w tym miejscu już nie wolno było wysoko budować. No więc obniżyli jeszcze tą wysokość dwóch wież, no i tam były liczne klimaty, to już nie ma co wchodzić w szczegóły. No, no po prostu spółka chciała zarabiać. Miał tam oczywiście być Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego, nazwa była Catowers, taka robocza, czyli od bliźniaczych wież Kaczyński Tower. Czyli co, chcecie powiedzieć, że ta jego zewnętrzna powierzchowność związana z tą jego takim stylem, takim prostolinijnym, takim bardzo przeciętnym, to jest coś, co nie nazywamy tego jakąś taką zasłoną dymną, ale to jest coś, co jest silniejsze o wiele niż te realne fakty, te sytuacje, które opisujecie. Ale pokaż mi teraz polityka w kraju, ważnego polityka w kraju, który obok polityki postanowiłby się zająć deweloperką i wbudować w Warszawie dwie wieże, albo jedną. Znasz takiego polityka? No, na przestrzeni 30 lat. Nie, no, opisałbyście ją w tego. Tak, ale oprócz Jarosława Kaczyńskiego jest taki drugi, nie ma. Mm-hmm. A jednak Jarosław Kaczyński jest cały czas tym biednym, pokrzywdzonym Myślę, że to, tej rozpadającej się willi. To, co najbardziej nas uderzyło chyba przy pisaniu tej książki, to właśnie taka. Nagle dokopałyśmy się wielu sprzeczności. No właśnie. Po prostu, że Jarosław Kaczyński w latach 90. pali kukłę Lecha Wałęsy, chwilę wcześniej u niego służy na dworze i ma dobry zmysł, bo stawia na Lecha Wałęsę jako kandydata. Krytykuje Rydzyka też. Tak jest, kandydata na prezydenta. Potem te kukłę tam w tłumie palą, Jarosław Kaczyński maszeruje na Belweder i już jest na nie. Jarosław Kaczyński goni komunistów, ale z nimi robi interesy. Jarosław Kaczyński uważa, że powinny być polskie media, ale sprzedaje gazetę Szwajcarom. Więc tutaj na przykład mnie to bardzo uderzyło, że to jest po prostu tak, że tutaj jak tak drapiesz i tam te pobłoczki schodzą, to nagle się okazuje, że zupełnie jest co innego niż na sztandarach. Czyli filozofia księcia, tak? Makiawelizm taki. Chyba. No, nie wiem, czy aż tak bardzo, natomiast myślę, że... No, ale że... to pobrzmiewa, nie? No, bo to co opowiadasz, bo ja rzeczywiście też to widzę, nie? Generalnie. Po prostu, ale Jarosław Kaczyński całe życie tropi układ, po czym sam go tworzy. To ta książka jest o układzie, który powstał wokół porozumienia centrum, tak? To jest słowo znienawidzone przez niego przecież. Ale to jest jego układ, jego komunista, jego spółki, to jest dobre, wtedy jest okej. Jest taka zabawa, którą zalecają często psychologowie, którzy mówią, że często jest tak, że eksponowane przez nas patologie na zewnątrz są poniekąd jakąś emanacją naszych cech. Tak, to znana teoria. Bo tak by się tutaj to sprawdziło trochę jak ulał. A mam pytanie takie, bo wiele z tych historii znamy, nie? Tak jakoś oczywiście bardziej powierzchownie, bo tutaj jest ta analiza pogłębiona i ona ma swoją narrację i dynamikę i są jakieś pory roku i gdzieś tam ten perlowski sznyt pewnych ubrań jeszcze i tak dalej, i tego, co było później. To dla młodszych czytelników. Specjalnie to zrobiłyśmy, oczywiście. Tak, zagłębiając się. To jest z jednej strony, ale jest takie moje pytanie, czy coś was zaskoczyło, że, no nie wiem, rozchodzicie się gdzieś tam po tych bibliotekach, nie wiem, czy w aktach IPN-owskich jesteście, czy analizujecie sobie i researchujecie dokumenty jakichś spółek i coś tam sobie czytacie i mówicie, nie, to nie może być prawda. Miałyście taki moment generalnie? Bo wiem, że to jest, czasami daje takiej dużej siły. Wiele takich momentów miałyśmy, ale też podobał nam się język Jarosława Kaczyńskiego przez tych starych wywiadów, których już nie pamiętałyśmy od lat. Z początku lat on bardzo barwnie opowiada, on mówi, tak widać, że ma przemyślane to, co chce powiedzieć. Możesz się z tym zgodzić albo nie, raczej częściej się nie zgadzałyśmy z tą jego wizją. Natomiast ona była przemyślana, to było poskładane, to było od A do Z, wyrysowane.
I ten język był barwny, on często miał dystans do siebie, jak opowiadał w tych różnych wywiadach, ale jednak miałyśmy wrażenie, że on się nie zmienił, że my ciągle, jak to co on mówi tam, dziś głosi, być może ubiera to trochę inne słowa i mówimy, kurczę, no zobacz, znowu tak. To samo, to jest ten sam slogan, to jest to samo hasło. Tak, miałyśmy cytaty z lat 90., które by kompletnie można było przepasować, zmieniając na przykład słowo, nie wiem, nomenklatura na kasta kasta sędziowska i tylko przedstawiasz, podstawiasz, wiesz. Ale cały czas jest jeszcze kasta taki sam, znaczy to co nas też zaskoczyło, to jednak skala, bo śmialiśmy się z tego, że on w wieku 9 lat, tak, tą politykę, ale jednak to, co nas zaskoczyło, to, że on na początku lat 90. może nie był aż tak strasznie przygotowany, jak o sobie odpowiadał, tak, no bo on generalnie twierdził, że Mazowiecki i cały ten układ okrągłostołowy, daleko Kaczyńskiego, znaczy im daleko do Kaczyńskiego. A nie, jednak, on ponad siebie stał. Tak, ale jednak on był przygotowanym politykiem, on szedł do tej polityki z wizją. Znaczy nie, to był jego program nakreślony ale, chyba nie, ale generalnie on, widać, że było, że no, teorii dużo, tak? Jak ja wiem, co nas jeszcze mówi, zaskoczyło. No. Jak nagle brałyśmy akta w sądzie na przykład i patrzymy, o nie, kolejna spółka, pamiętasz? Tak. Gdzie? Po prostu, że oni się w tym nie gubili, to mamy w domu takie bloki A4, takie Jezus wielkie Maria. Bloki rysunkowe, tak, na których rysowałyśmy, żeby sobie to. Rozpisywać te przepływy kapitałów, żeby kto z kim się tasował, przecież tam roszady personalne, właśnie finanse i tak dalej, i brałyśmy kolejną. No nie, jeszcze jedno, srebrne media, jeszcze jedna, i jeszcze, i tak, i jeszcze gdzieś niezbadane spółki, gdzie nie ma akt na przykład. Ale no jesteśmy chyba w takim momencie, teraz można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński osiągnął swój cel. Znaczy inna sprawa jest taka, że on dalej tropi jakiś tam układ i tak dalej. Nie, ale no, ja sobie już nie wyobrażam jakiejś jeszcze bardziej silnej jego pozycji, tak, generalnie. Ja myślę, że on nie zrealizował swojego celu. Ja też. Myślę, że... A jaki to jest ten cel? Nie, myślę, że celem Jarosława Kaczyńskiego jest trochę teraz... Może przerysuję to, co powiem, ale zbudować Polaka na wzór i podobieństwo tak, swoje. Zgadzam się. To wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj... Czyli rząd dusz jeszcze taki większy. Tak, dokładnie tak. To znaczy, nie mają być wyborcy za 500 plus, ani za 300 plus, ani za wyprawkę jakąś inną. To mają być Polacy ukształtowani... Żołnierze. Nie żołnierze. Żołnierze w tym sensie posłuszeństwa? Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo tak sobie pomyślałam, że to jest coś takiego, że nie będzie takich sytuacji, że pójdą mu pod dom i będą krzyczeć... Aha, że on tego nie może zrozumieć. Tak? 8 gwiazd, tak. Że nie będą tego krzyczeć mu. Że myślę, że to jest dla niego straszne gdzieś tam. A wiesz co, bo tak się przestraszyłem, no bo wiesz, no władzę można przejąć, pieniądze można zarobić, no ale jak tego Polaka on by miał zmienić? To każdy może marzyć, prawda? Aha. W latach 2005-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, był taki program Patriotyzm Jutra. I na przykład polecam to, ja naprawdę. Ja pamiętam, że to ma Giertycha z tamtego czasu. Czemu służy postawienie Przemysława Czarnka na jako szefa Ministerstwa Edukacji? Znaczy dla mnie to jest upokorzenie po prostu. Ale czemu? Chyba... Właśnie temu, żebyśmy tutaj mieli takie lektury, a nie inne. Tak, żebyśmy wiedzieli, że te są odpowiednie, a tamte nie. No nie ale musimy przecież czytać za bardzo. Ale myślisz, że on nie rozumie takiego mechanizmu, że czym bardziej ktoś nam próbuje coś narzucić, tak, generalnie, no to tym bardziej jednak osiąga odwrotny efekt. Ale przecież to nie będzie kwestia narzucenia. To może być kwestia na przykład później ostracyzmu społecznego, tak? Przecież sam Jarosław Kaczyński wielokrotnie padał ofiarą ostracyzmu. On właściwie nieustająco, tak? Jak pamiętam taki wywiad, on dał Teresie Bochwic i czytałyśmy tę książkę i tam właśnie on opowiada o tych początkach tego tygodnika Solidarność. I jest bardzo zdziwiony, że nagle środowisko, czytelnicy odrzucają tygodnik Solidarność pod nadzorem Jarosława Kaczyńskiego, że nie chcą takiego tygodnika. On tego nie rozumie. On widzi, że ceny papieru idą do góry, no bo wiadomo, wtedy inflacja szybuje i tak dalej. No i też tematy się zmieniają jednak. Tam odchodzi jednak elita dość taka znacząca dziennikarzy. Ale absolutnie nie. No jak? No ty nie rozumiesz właśnie. Nie, kompletnie. Ty nie zrozumiesz. To nie jest to, że ludzie odeszli, że nie ma dobrych piór, że glątwa się leje z makiet, że propaganda idzie. Absolutnie nie. No wreszcie jest tygodnik taki, jak być powinien, a ludzie go odrzucają. Tak. Taki jak powinien, natomiast uważam, że Kaczyński... Ciężko mi wejść w tą logikę. No ale widzisz, bo jakbyś postudiował trochę dzieło rozebranej Jarosława Kaczyńskiego,
to było, to byś już wiedział, o co chodzi. Generalnie uważam, że Jarosław Kaczyński jednak, Agata, poniósł taką wychowawczą porażkę. Bo albowiem? No bo albowiem ci ludzie z tych 8 gwiazd, tak, no to to są licealiści w ogóle, tacy, wiesz, ludzie młodzi, no. I on jednak tutaj nie wykształcił, tu jednak krzyczą mu brzydkie słowa. Ale to jest prawda. Nie odpowiedziałaś mi na jedno pytanie, bo no dobrze, rozumiem to. Jest dla niego jakimś, może nie traumą, ale nie przyjmuje do wiadomości, że ludzie protestują, chodzą pod jego dom, jest ten ruch tam 8 gwiazd i tak dalej. No, no ale co dalej po prostu? Co on dalej zrobi? Ja jeszcze tylko jeden przykład. Też jeden z naszych ulubionych. Mhm. Jarosław Kaczyński i ekipa wchodzą do Ekspresu Wieczornego. Są lata 90. No, pamiętam. Tak, ten przetarg, o którym rozmawialiśmy. I co się tam dzieje? Jest ekipa, to jest super popularna popołudniówka. W Warszawie ustawiają się kolejki do kiosków po te gazety. I jest ekipa zgrana dziennikarzy. I co mówi? No nie, my nie chcemy, żeby politycy rządzili nam w redakcji. W związku z tym idą do komisji weryfikacyjnej, która wtedy dzieli prasę i mówią, my założymy własny Ekspres poranny. Pamiętam. Odejdziemy. Równolegle to się tam odejdziemy. Miało ruszyć. I tak robią. Odchodzą, to daje podwaliny pod Super Ekspres, tak powstaje pierwszy tabloid w Polsce. I, ale co mówi Jarosław Kaczyński? Co mówi właśnie? Jak jest wytłumaczona ta historia, jak ta sytuacja, jest to wydarzenie przez niego opowiedziane? No otóż, on wchodzi do tego Ekspresu i komisja weryfikacyjna i jakiś układ. Układ. I jakiś układ. Dają mu wydmuszkę, bo jajko okazuje się puste prawie. On miał mieć ekipę, miał mieć dziennikarzy, on nie ma nic. Proszę bardzo. Czyli co? Jakby się komisja weryfikacyjna nie zgodziła, żeby oni sobie ten Ekspres założyli, to oni by wszyscy u niego zostali. Ale no nie rozumiem, że nie zostaliby, bo odeszli w sprzeciwie. Tak jak dziś chodzą pod jego dom, w sprzeciwie. I będą chodzić, dopóki Jarosław Kaczyński nie cofnie się. I to ma skutek i to odnosi skutek, bo nie mamy do dziś wydrukowanego, chyba że mamy. Nie, nie mamy. Bo byłam na urlopie. Wydrukowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który po prostu skazuje kobiety na tortury. A myślicie, że to był zabieg taki przemyślany przez niego na zasadzie, żeby po prostu Kluczka dalej gonić? On to specjalnie sobie to zrobił, czy on się przestraszył tego protestu? No tak, no są... Wiesz co, są, znaczy to wiesz, to wiesz, no nie sprawdzisz, są różne plotki, tak? No ale to zależy w zależności, gdzie ucho przełożysz. No na pewno... No, ale to jest rażąco niekonsekwentne, bo rozpętało się piekło. Słuchaj, ale wiesz, no bo no tak, ale to już trzeba by wchodzić w elektoraty PiS-u, w wewnętrzne rozgrywki między Ziobrą, Kaczyńskim. W ryzyków i tak dalej, więc trudno jest. Oni uważają, że tak jak rozmawiałyśmy z nimi do jakichś tam artykułów, oni uważają też, że to był jedyny moment, kiedy mogli to zrobić. Ponieważ za chwilę byliby niewiarygodni w tym swoim superkatolicko-prawicowym elektoracie. Mają z jednej strony, to mówię, no to tak jak Iwona powiedziała, to już musimy pobawić w politykę współczesną. Mają Zbigniewa Ziobrę, który prze na prawą ścianę, że tam już nic nie ma. Mają Konfederację, do której Jarosław Kaczyński pozwolił, bo oswajał Marsz Niepodległości. Puszczał oko im, tak. Oswajał ich, oswajał i dzięki Marszowi Niepodległości i tym burdom, które są 11 listopada każdego roku, wyrosła Konfederacja za przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego. Więc oni muszą się uwiarygodnić w tym elektoracie i powiedzieć hello, my w Polsce jesteśmy jedyną prawdziwą prawicą. A jedyna prawdziwa prawica to jest taka, że każe kobietom rodzić. No dzieci tak, no, z wadami, dziękuję. Oni też tłumaczyli, nie, ale że, tak do końca tak nie jest, bo tego wyroku nie ma. Tak, 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 ale oczywiście. Na pewno go opublikują. No nie wiem. Myślę, że tak. Wygląda myślę, to strasznie groteskowo, moim zdaniem, no, bo nie wiesz, grali o żadne wybory akurat w tym czasie. Ja myślę, że to jest przerażające, bo mamy znowu wyrok, którego nie mamy, więc gdybyśmy chcieli się bawić tutaj w państwowców i konserwatystów, za których oni chcą uchodzić. Konserwatysta to szanuje instytucje państwa. Jarosław Kaczyński instytucje państwa nie szanuje, bo zdemontował je w kraju. Byłby ciekawy tytuł tej rozmowy. Generalnie przecież teraz trwały, nie wiem czy trwają, tak, jakieś żałosne próby napisania wspólnego uzasadnienia do tego wyroku, żeby to można było, no tak, no bo... Ale ono już jest, to uzasadnienie, ono zostało wygłoszone przez sędziego sprawozdawcę. Nie, to pisemne, tam będzie napisane, no to z plotek, że będzie wymienione, kiedy można, kiedy nie można, jednak można, a gdyby można, to nie można. No, piąte ucho, czwarta ręka.
No dobrze, i na koniec takie pytanie, czy ten mit, o którym mówiliśmy prezesa, to jest jego strategia, czy on jest taki rzeczywisty, wrośnięty w jego? Myślę o tej takiej zewnętrznej postawie właśnie państwowej, trosce o takich najbiedniejszych też, bo on odpowiada bezpośrednio na niektóre listy, z tego co wiem, związane z interwencjami poselskimi. Na ile on jest... No, naturalnym jego sposobem bycia, a na ile to jest strategia przemyślana? No, to strasznie trudne pytanie, bo to już wchodzimy naprawdę nie znamy takiego rozłaka. Myślę, że to jest człowiek, jeżeli już psychologizujemy, to generalnie jest to człowiek dużych paradoksów nie wiem, no ciężko chyba, znaczy... Nie, ja nie umiem, Agata, odpowiedzieć szczerze na to pytanie do końca, bo nie chcę tutaj jakiś... Ja nie wiem, myślę, że to jest taki mit na potrzeby własne i na użytek własny, w tym sensie, że jak ty powiedziałeś, że on odpowiada na listy osobom uboższym, to ja pamiętam taką scenę, kiedy kiedy Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami. On w ogóle nie lubi tych spotkań teraz. Kiedyś jeszcze jeździł, na początku lat 90. sam wspominał, że na przykład dwóch pijaków przyszło. Ale i tak wsiadał w to auto, wieźli go. On się spotykał, budował, bo musiał budować, więc tak, to robił. Lubił to, jeździł, tak. No ale pamiętam to spotkanie, wydaje mi się, że z którejś kampanii teraz niedawno, kiedy kobieta na wózku bodajże podeszła, czy tam podjechała do niego i on mówi, tak, my się wami zajmujemy tutaj, tak, oczywiście, ale proszę nas popierać, nie przeszkadzać. Tak, nie przeszkadzać. No to jest jego troska, proszę nas popierać, nie przeszkadzać. Nie poszedł do tych biednych kobiet, tak, które przyszły z dziećmi niepełnosprawnymi do sejmu. Do opiekunów, nie przeszedł. Znaczy to strasznie... Myślę, że i też to, co obserwujemy nawet teraz, wydaje mi się, że gdzieś tak... kruszy, tak? To taka kruszy ten... On nie lubi generalnie... Że nie da się po prostu tej rozbieżności i tych paradoksów po prostu schować właśnie kruszy w tej zewnętrzności. Kruszy ten jego mit, nieomylnego stratega, który... Nawet, myślę, że to nawet nie do końca jest tak, że on sam go zbudował, tylko mu zbudowano. Tak. Ten dwór cały, tak. Bo to jest taka... Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo specyficzną partią, bo to jest... Ja mówię, że to jest partia wyznawców. Naprawdę, oni są... zapatrzeni w Jarosława Kaczyńskiego. Ci, którzy tam są, bardzo blisko niego, naprawdę uważają, że to jest strateg, geniusz polityczny i tak dalej, i tak dalej. Wizjoner, to co mówiłyśmy na początku. Oni w to wierzą, po prostu wierzą w to, że bez niego nie będzie PiSu. I to jest prawda. Nie będzie Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie będzie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast wydaje mi się, że szybciej oni zgadują te jego myśli, budują mu ten wizerunek, wynoszą go na piedestał, stawiają pomniki. Dokładają mu, tak, nagradzają go, tak. A tak naprawdę przecież to jest człowiek, który po prostu chce robić politykę po swojemu, Bez oglądania się na stratę. Bardzo bezwzględnie, bezwzględnie. To jest główna cecha. To jest. Jeśli ta rozmowa wzbudziła was jakiś niedosyt, macie jakieś pytania, najlepiej przeczytaj tę książkę i samemu sobie wyrobić pogląd, bo ona jest tak napisana, że skupia się na faktach, a nie na spekulacjach. Bardzo ją polecamy. Dziękuję wam za wizytę. Dziękujemy bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.